Witam. Dziś strzelimy z broni, z czeskiej broni, CZ-527 Warmin. No zobaczymy, jakie ma skupienie. Zmieniłem amunicję, dlatego dzisiaj jesteśmy na strzelnicy po to, żeby sprawdzić tą amunicję, ponieważ ta broń była przystrzelona do innej marki amunicji. I zobaczymy, jak się sprawuje na amunicji PMC Precision Made Cartridges. Taka amunicja. Paczka kosztuje 56 zł. No i zobaczymy, jak bije. Najpierw strzelimy do tarczy na 100 metrów po lewej stronie. Później strzelimy z 3 strzały do lisa po prawej stronie. I zobaczymy, jakie jest skupienie i jak się zachowuje ta amunicja z tą bronią. Dobra, gdzie mam proszę, stać? Proszę, możesz tu stać, tylko słuchawki załóż. O. Dobrze, teraz co to będzie strzelał? Okej. Siada. Ładujemy. Ładujemy. Uwaga. Start. Dobra, strzelimy raz jeszcze. Dobrze. Strzelamy. Uwaga! Teraz strzelimy z słupka do lisa. Było dobrze. Załóż słuchawki, załóż. A jeszcze raz? Tak, do lisa teraz. Przejdź sobie tam. Okej. Ładujemy. Ostatni nabój. Krzysztof Golata. I idziemy zobaczyć na efekty strzałów. Leć. Możesz zdjąć słuchawki. Leć pierwszy. Muszę lecieć? Nie. Mówiłeś, żeby nie świrować, bo strzelnie tego. Sprawdzimy, co tam ta amunicja pokaże. Z lewej strony nie powinno być błędu. Minimalny powinien być. A z prawej, no to już błąd strzelca może się wkraść. Z lewej mamy dwa strzały. Jeden sam środeczek, drugi trochę poniżej. To może martwić trochę. Jeszcze raz strzelimy, sprawdzimy, czy
czy to moja wina była, czy wina amunicji. A tutaj bardzo ładnie dwie dziesiątki w lisie mamy. Tu jedna, tutaj druga. No dobrze, strzela dobrze. Jeszcze raz sprawdzimy tylko, czy tutaj był mój błąd, czy jednak gdzieś ta amunicja ucieka. Ale ja myślę, że to jednak gdzieś mój błąd, bo tutaj były bardzo ładne strzały, pokrycie dobre. Także jest ok. Idziemy, jeszcze raz spróbujemy.